Cieszę się, kiedy Was potem na moim kanale. Wesołych świąt, mimo że już jest po świętach. Mam nadzieję, że mieliście spokojne święta. W tym roku na pewno nie wyglądało tak samo. Właśnie nie wiem, jak to było w Polsce, ale tutaj za bardzo nie można było podróżować i tak dalej. No ale nawet mimo tego mam nadzieję, że mieliście spokojne święta, że dostaliście co chcecie, mimo że prezenty to nie jest wszystko. Więc mam nadzieję, że spędziliście ten czas z rodziną, jeśli mieliście taką okazję. Jeśli widzieliście mój poprzedni filmik, wspominałam o tym, że zrobię filmik z moimi prezentami z urodzin, ponieważ moje urodziny były 13 grudnia. I postanowiłam je po prostu tutaj dodać, zanim pokażę Wam te zdjęcia na święta. Chcę od razu powiedzieć, nie chwalę się, zrobiłam ten filmik chyba z 2 lata temu, czy 3 lata temu nawet i... Ludzie po prostu myśleli, że się chwalę i tak dalej. To jest ostatnia rzecz, którą chcę zrobić. Osobiście uwielbiam oglądać takie filmiki, bo raz mogę znaleźć jakiś pomysł na prezent dla kogoś. Dwa, jestem bardzo ciekawska i lubię wiedzieć, co ludzie dostali. I uwielbiam takie filmiki nagrywać, więc jeśli wy też lubicie takie filmiki, dajcie koniecznie łapkę w górę i tak, dobra, zaczynajmy. Mój pies postanowił się dołączyć dzisiaj. Na urodziny dostałam taki tutaj naszyjnik, nie wiem czy widzicie. Na pewno zrobię zbliżenie, jest to mój znak zodiaku, czyli strzelec. Prosiłam o taki naszyjnik i dostałam, więc jestem bardzo wdzięczna. Jeszcze dostałam bransoletkę, która jest tutaj na tej ręce. Oczywiście też będziecie mieć zbliżenie, które jest, pisze Niki. Mam na imię Nikola, więc robi sens. Akurat ta bransoletka miała przyjść na urodziny, ale otworzyłam je na święta, bo przyszło za późno. Ale to miał być prezent na urodziny, więc pokazuję teraz. Dostałam jeszcze od mamy kartę podarunkową, tak to się nazywa, do kosmetyczki, do której ja z mamą chodzę, na 50 funtów, co jest bardzo dużo. I mam 3 miesiące na zdecydowanie się, co chcę zrobić. Myślę nad czyszczeniem twarzy. Ostatnio poszłam na rzęsy do pani i pani powiedziała od razu, że przydałoby mi się. Następnym prezentem, który dostałam od brata, jest to bronzer z Benefitu, Hoola. Co mogę powiedzieć? Jestem mega szczęśliwa z tego powodu, bo jak widzieliście moje poprzednie filmiki, miałam próbkę i bardzo mi się spodobał, więc brat mi postanowił podarować na urodziny, więc mega. Jeszcze dostałam takie fajne balony, oczywiście poprosiłam mamę o nie, bo wiedziałam, że chcę sobie będę chciała sobie zrobić z nimi zdjęcie. To zdjęcie już jest akurat na Instagramie, więc zapraszam Was do mojego Instagrama. Więc przechodzimy do świąt. Jak mówię, jestem bardzo wdzięczna za wszystko, co dostałam i zdaję sobie sprawę, że jestem szczęściarą i chciałam tylko to powiedzieć, więc przejdźmy teraz już do prezentów. Na początku dostałam pudełko moich ulubionych cukierków, czekolady, to jest w sumie cukierki Maltesers. Nie wiem, czy w Polsce sprzedają, wątpię, ale to jest mega dobra czekolada. Już połowę zjadłam, ale nieważne. Więc to był mega strzał, dziesiątkę. Tam taki również zestaw z DAF i on składa się z płynu do kąpieli, z kremem, z balsamem i ze świeczką. Co mnie mega zdziwiło, bo nigdy nie widziałam świeczki w takim zestawie. To jest świeczka z Dove, okej? Okay? I pachnie... Nawet... Pachnie jak mydło Dove i takie te zwykłe oryginalne, co jest mega moim zdaniem. I czekam, aż spalę swoją inną świeczkę, żebym mogła zapalić ją. Patrzcie, jakie fajne ma opakowanie. Mega, jestem... mega zadowolona z tego. Jeśli już mówiłam o świeczce, dostałam kolejną świeczkę. Jak widzicie, jest wielka, ale już praktycznie spaliłam ją. Ona była gdzieś tak do końca. Ale tak, jest to bardziej świąteczna świeczka, bo na pewno ma cynamon w nim. Nawet nie wiem, jaki to jest zapach.
po prostu piszę, że świąteczna świeczka, więc myślę, że możecie sobie wymyśleć, pomyśleć, jak to pachnie i patrzcie na te pompumy. Okej. No, jak widzicie, jestem wielką fanką świeczek i następnie przejdziemy do rzeczy, której w ogóle się nie spodziewałam, ponieważ napisałam to na listę w ostatniej chwili i nie wiedziałam, że dostanę, bo powiem wam, że te rzeczy no nie są najtańsze, więc nie oczekiwałam ich pod choinką, ale dostałam. Są to produkty z Olaplex, jeśli nie wiecie co to jest po prostu marka szamponów, produktów do włosów. Nigdy ich nie używałam, ale słyszałam mega dobre opinie. I ponieważ moje włosy ostatnio są straszne, stwierdziłam, że dodam je do listy, może mi włosy naprawią. Tak, dostałam szampon, dostałam odżywkę i do tego jeszcze taki olejek, który jest tak naprawdę na wszystko. Możecie dodać go na mokre włosy, możecie dodać je na suche, zanim wysuszycie włosy, zanim wyprostujecie. Mam nadzieję, że te produkty spiszą się dobrze i że moje włosy jakoś odżyją. I jak już jesteśmy przy pielęgnacji, dostałam też takie dwa produkty. Jedyny powód, dlaczego poprosiłam o to, jest taki dermatolog chyba na TikToku i on bardzo wiele o tych produktach mówił, więc postanowiłam, że przetestuję, bo jak już wiemy, moja cera nie jest najlepsza. Nawet jak to się czyta tą firmę, cera nawet nie próbuje. Ale tak, mamy tutaj taki płyn do mycia twarzy i mamy oczywiście krem. A ten krem jeszcze ma SPF 25, co jest mega. I tak, nie mogę się doczekać. Cały czas teraz będę mówiła, nie mogę się czekać, aż użyję. Ale mam nadzieję, że te produkty mi coś pomogą. Jak już jesteśmy przy pielęgnacji, jeszcze raz, to ostatnią rzecz, którą dostałam z takiej kategorii, lasz. Ja lasza nie używałam, nawet nie pamiętam kiedy. Od może roku, albo nawet dłużej. Więc jak ja otworzyłam i był karton po prostu z produktami od Lasha, zdziwiłam się, bo nawet o to nie poprosiłam, więc to była bardzo mega niespodzianka. Tak naprawdę jeszcze ich nie otwierałam. To są takie kule, które się rzuca do wanny i wiecie, one się rozpuszczają i kolorują wam wodę i tak dalej. Więc no, powiem wam, pachną mega. Otworzę je razem z wami. Więc najpierw mam tutaj Butterby. Więc po nazwie myślę, że to będzie jakiś miś. Oh my god! Czy wy to... Oh. Wow. I się troszkę sypie, więc chowam to, ale jakie słodkie. Ma bardzo słodki zapach. To jest mega. Następnie mamy tutaj Eco Baby Bot. Po nazwie mogę zgadywać, że to jest jakiś robot. I tutaj pisze, że jest w sobie jakieś jeszcze olejki, co jest fajne, bo zawsze coś. Ojejku. O ja, to jest bardziej taki świeży zapach. Jestem okropna w opisywaniu zapachów. Tak się prezentuje. Bardzo fajny. I możemy się spodziewać, że oczywiście woda będzie niebieska, jak to się rozpuści. Zanim mamy tutaj Snowman Dreamin. Jest to bałwanek, z tego co jest napisane, pisze, że to też ma jakieś olejki w sobie i patrzcie na to. Czekajcie. Jaki słodki. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w wannie, więc jestem mega podekscytowana i się to wszystko sypie. Następnie mam I Want a Hippopotamus. Nie mogę tego powiedzieć. For Christmas. Jak się mówi hipopotam po angielsku? Hippopotamus. Hippopotamus? Po nazwie zdaje mi się, że to będzie jakiś hipopotam. W
wszystko mi się tutaj sypie, ale jak mówiłam, jest to hipopotam. Taki o, a sypie się, więc tak wygląda. Jak widzicie, ma tutaj jakieś złoto. O, to są złote gwiazdki, okej, okay, ale słodkie, patrzcie na jego buźkę. I już ostatni jest to Peachy. Nazywa się Peachy, czyli będzie jakaś brzoskwinia. Ło, okej. Okay. Wow. Czy wy to widzicie? Wow. Wow. Nice. Nie mam co o tym tutaj powiedzieć. Pachnie mega słodko. Jestem ciekawa, jaki kolor będzie, jak się rozpuści. Na pewno różowy. Następną rzeczą jest to rzecz, której w ogóle się nie spodziewałam. Dostałam zestaw kredek. Ja się zdziwiłam. Mówię, o, okej. Okay. Kredki, super. Lubię kolorować. Lubię rysować, więc przydadzą się. I potem otworzyłam... Potem otworzyłam taką... O, książkę, kolorowankę z Disneya. I jak już mówiłam, lubię bardzo kolorować, więc to jest mega fajny prezent. Ja bardzo często się nudzę, więc teraz będę miała co robić, jak widzicie. Są tutaj różne filmy z Disneya oczywiście. I tak! Nie mogę się też w sumie doczekać. W ogóle mega jest opakowanie. Dalej mamy perfum z Bossa. What? To jest perfum chyba, o który poprosiłam kiedyś moją mamę. Moja mama miała kiedyś próbki i ten perfum mi się mega, mega spodoba. To opakowanie jest tak śliczne. Ogólnie to jest tak piękne. Patrzcie na to. Wow. Że tak o wygląda. Jest tutaj perfum i jest tutaj balsam do ciała. Jeśli wyjmę. To tak przepięknie pachnie. I ma tak przepiękne opakowanie, jak już właściwie pokazywałam. Wow, 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 wow. Tak. Oh. Mega, mega zadowolona z tego i jestem bardzo wdzięczna, bo na pewno nie było tanie. Następnie mam tutaj produkty z Levi's. Levi's? Dostałam skarpetki. Ja uwielbiam czarne skarpetki, nie wiem co w nich jest, ale nie lubię, nie przepadam za innymi. Zawsze czarne. Tak jest na górze. Oczywiście jest logo. Tak się prezentuje. Następnie z tej samej marki dostałam taką okoszulkę. Mega mi się podobają te napisy. I mam nadzieję, że będzie dobra. Niby to jest S-ka, ale powinna być dobra. Następnie jest to kalendarz. Jak wiecie, ja jestem wielką fanką Shona. Więc tak, dostałam kalendarz z Shonem. Co mam powiedzieć? Na każdy miesiąc są inne obrazki. Tak się prezentuje. Dajcie znać w komentarzu, z którego miesiąca jesteście. Macie tutaj. Jestem również wielką fanką Przyjaciół, tego serialu na Netflixie. Wiem, że jest po polsku, ale jakoś mi nigdy nie goniło do tego, żeby obejrzeć po polsku, więc nie wiem, jakie są opinie na ten temat w Polsce. Jak ja oglądam ten serial po angielsku, to jakoś ich żart i to wszystko robi sens, więc nie wiem, jakby to zadziałało po polsku. Ale nieważne, jestem wielką fanką tego serialu. I dostałam puzzle. Mega niespodziewane, bo nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Ja uwielbiam puzzle. Jestem... Uwielbiam. Mam tyle puzzli w pokoju, więc mogę dodać do kolekcji. I nie mogę się doczekać, aż ułożę. Od brata dostałam LEDy. Jestem mega zadowolona z tego produktu, ponieważ mogę używać LEDy przez mój telefon, więc mogę ustawić, kiedy mają się włączyć, kiedy mają się wyłączyć, więc mogę iść spokojnie spać i one się wyłączą w danym czasie. Mogę ustawić sobie kolor przez telefon, po prostu mogę wszystko przez telefon robić, co jest mega, mega super.
Nagrałam parę dla was filmików, jak to wygląda. Oczywiście są różne kolory, ale pokazałam chyba wam tylko dwa. I oczywiście mrugają i tak dalej. Następnie jak odpakowywałam ten prezent, wiedziałam, że to jest płyta i się zaczęłam martwić, że to jest płyta Shona, bo właśnie wyszedł z płytą na początku grudnia i sama sobie ją kupiłam i nie wiedziałam, czy właśnie moja mama z jej partnerem wiedzieli o tym i się zaczęłam martwić, że kupili mi Shona, ale okazało się, że to jest płyta Little Mix. W ogóle jakie to jest smutne, że to jest ostatnia płyta, gdzie była Jessie. Więc jestem szczęśliwa, że ją mam. Niestety, uwielbiam kupować płyty, zamiast tylko używać Spotify'a i wiecie, tak dalej. Lubię kolekcjonować płyty. Zostały nam jeszcze trzy rzeczy. Jedna z nich to jest coś takiego. Nigdy o tym nie słyszałam, nie wiem skąd moja mama wzięła na ten prezent pomysł, ale jest to pędzel do makijażu, który wibruje, który się rusza, ale ja o tym nigdy nie słyszałam, więc nawet nie wiem skąd moja mama wzięła na to pomysł. Tak się prezentuje, to powiem wam, że wow. Jeśli chcecie, żebym przetestowała ten pędzelek w filmiku, dajcie znać, bo jestem ciekawa, jak to działa. Czemu nie może to być zwykły pędzelek? Mega produkt. Znaczy nie mogę powiedzieć, czy jest mega, bo jeszcze nie używałam, ale interesujący. Okej, następnie dostałam parę butów. Oczywiście są Vansy. Ja noszę te same Vansy już od 2017. Nie żartuję. Zwykłe, oryginalne Vansy. Jestem mega zadowolona, że je dostałam, ponieważ moje stare już są trochę brudne. I co mogę powiedzieć? Bardzo mega prezent. Przyda się. Teraz przejdziemy do ostatniego prezentu. Jest to samoopalacz. Ja jestem mega blada, jak widzicie. Ja jestem jeszcze bladsza w rzeczywistości, wiecie o co chodzi. Jest tutaj taka youtuberka, nazywa się Molly May i ona właśnie wyszła ze swoim samoopalaczem i zawsze chciałam go wypróbować. Nigdy nie używałam samoopalacza, nigdy. I przyszło to w takim pięknym opakowaniu. Nazywa się Filter by Molly May. Mega opakowanie. Było wszystko zawinięte w taki super papier. Przyszło to oczywiście z samoopalaczem w takiej fajnej tubce. W ogóle patrzcie, jakie piękne opakowanie. Zaraz wam pokażę przybliżenie. Tak wygląda. Otwiera się tą tubkę i w środku jest produkt. Ja akurat mam w odcieniu dark, czyli w ciemnym, bo widziałam, że ten ciemny nie jest taki ciemny tak naprawdę. Więc zobaczymy. Jestem... Trochę się boję, chcę na Sylwestra przed Nowym Rokiem sobie tego użyć. Więc zobaczymy. Jeśli pójdzie źle, nagram z tego filmik. Następnie to przyszło z taką rękawiczką w takim bardzo super opakowaniu. Powiem wam, że ta rękawiczka jest taka miękka, oczywiście ma ich logo tutaj. Fajnie, że ma miejsce na kciuka, więc będzie bardziej łatwo nałożyć ten samopalacz, więc zobaczymy jak to pójdzie, może w końcu już nie będę taka blada. Zapomniałam, że to nie jest ostatnia rzecz, jeszcze mam chyba z trzy rzeczy. Okej, więc otworzyłam ten prezent jako ostatni i mama powiedziała, że kiedy to zamówiła i to przyszło, była zdziwiona, ponieważ to nie było to, co oczekiwała i okazało się, że ten produkt przychodzi w różnych rozmiarach i to chyba było w dwóch rozmiarach. 9 cm i 20 cm. Wielka różnica. Jest to księżyc. I ja akurat dostałam ten 9 cm i ona powiedziała, że niestety zamówiła zły rozmiar i to miało być w ogóle o wiele większe. Ale powiem wam, jestem z tego mega zadowolona. Jest to jeden z moich ulubionych prezentów. Malutkie, na takim mam stojaczku. I to się pali. Do tego wszedł taki pilocik. Mam pokazać, a teraz się świeci na biało. Mogę oczywiście zrobić, żeby było ciemniej, żeby było jasno. Świeci na niebiesko.
Na kamerce wygląda, że jest różowe. Więc tak, możecie zmieniać na różne kolory. Ten pilocik pokazuje. I tak. Nagrałam wam trochę krótki, zbliżeniowy filmik, bo tutaj ciężko mi pokazać. Ale tak, bardzo mega rzecz, mimo że jest mniejszy niż być powinien. Jest mi, bardzo mi się mega podoba. Następną rzeczą jest to obudowa na telefon. I to jest obudowa na telefon, która się przykleja do wszystkiego. Możecie przykleić na ścianę, na lustro, na drzwi. Jeszcze tego nie tworzyłam, bo się boję, bo czytałam w ogóle recenzję na ten temat. I niektórzy pisali, że przykleja się raz i potem już odkleja się. Więc czekam na ten specjalny moment. Okej, teraz już naprawdę dwa ostatnie rzeczy. Nie wiem, jak ja o tym zapomniałam. Ale ta koszulka, którą mam na sobie, jest właśnie rzeczą, którą dostałam na święta. Dlatego właśnie mam takie dresy. Nie ma... O! Takie o! Z takimi białymi paskami. Z takimi białymi paskami po bokach. Mega wygodne. Uwielbiam. Nie ma... No, co mam powiedzieć? Zwykłe dresy, zwykła koszulka po domu. Na luzaka jest. Już ostatnią rzeczą jest to płaszcz. Płaszcz? Taki teddy coat się nazywa. I powiem wam, uwielbiam tą kurtkę. Spróbuję ją wam pokazać. Nałożyłam ją, żeby wam pokazać, jak wygląda, ale nie mam dużo miejsca w pokoju. Ale tak, czekajcie. Jest taka długa. Ale mega, mega prezent i jeszcze nie miałam okazji, żeby tą kurtkę nałożyć, ale kiedyś przyjdzie ten czas. I tak, to byłoby na tyle. Jeszcze raz chciałabym powiedzieć, że zdaję sobie z tego sprawę, że to jest dużo rzeczy i jestem mega wdzięczna i zdaję sobie sprawę, że jestem z tego szczęściarą. Jak mówiłam na początku, prezenty to nie wszystko. Ja się cieszę, że mogłam być w domu na te święta, że nie zostałam utknięta w Londynie czy coś takiego, bo znam osoby, które niestety musiały spędzać święta same, więc wiem, że jestem szczęściarą, że mogłam spędzić te święta w domu z moim psem, z moją rodziną, więc mam nadzieję, że wasze święta też były pełne miłości, że spędziliście je z rodziną i tak dalej i najedliście się. Bo święta to jedzenie dla mnie. Barszczyk, och, wychoda. Ale nieważne, jeśli wam się film spodobał, koniecznie dajcie łapkę w górę. I może dajcie znać w komentarzu, może co wy dostaliście. Jestem mega ciekawa. I tak, dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Skomentujcie, dajcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie, bo jesteśmy blisko 2000. I wiem, że damy radę któregoś razu wybić te 2000. Ale tak, dobra. Do zobaczenia w następnym roku. Mój następny filmik będzie już w nowym roku, więc chciałabym wam życzyć szczęśliwego nowego roku. Imprezujcie z głową, chociaż słyszałam, że macie mieć jakąś godzinę policyjną na Sylwestra. Mimo tego mam nadzieję, że będziecie mieć super czas na Sylwestra i że wasz nowy rok będzie o wiele lepszy niż ten, co był, bo chyba każdy się ze mną zgodzi, że 2020 to jest rok, o którym w ogóle powinniśmy zapomnieć. On nie istniał. Wesołych świąt, chociaż już były. I szczęśliwego nowego roku i widzimy się już w następnym filmiku. Pa, pa!